Nie jesteśmy tym, czym myślimy, że jesteśmy, ani tym, czym inni myślą, że jesteśmy. Jesteśmy tym, czym myślimy, że inni myślą, że jesteśmy. Dzisiaj zaczynam pokrętnym cytatem z amerykańskiego socjologa Charlesa Hortona Cooleya, który znaczy mniej więcej tyle, że nasza tożsamość ukrywa się pod naszymi wyobrażeniami co do tego, co myślą o nas inni. Ale dlaczego zaczynam od kwestii tożsamościowych, opinii innych i naszych projekcji na ich temat? Przecież miało być o emocjach. Otóż uważam, że poza doraźnymi technikami, które i tak trzeba długo praktykować, żeby działały, żeby miały jakiś sens, to żebyśmy mogli lepiej panować nad naszymi emocjami, lepiej je kontrolować i nie dawać się im kontrolować, być bardziej odpornym w tej sferze emocjonalnej, to jest to kwestia uzyskania bardzo głębokiego wglądu w samego siebie i jest to proces po pierwsze długotrwały, po drugie bardzo często niezbyt przyjemny, a kolejna kwestia to ustalenia sobie i praktykowania w życiu takiej swoistej higieny psychicznej w różnych obszarach naszego funkcjonowania. Co konkretnie się kryje pod tymi hasłami i jak przekuć je na konkretne działania? Zostańcie ze mną. Zanim do tematu odcinka, to jeszcze tradycyjnie zapraszam Was na Instagram Człowiek Absurdalny. Po więcej różnych inspiracji, pomysłów, też dyskusji, jakichś szybko organizowanych przeze mnie ankiet, trochę więcej informacji też o tym, czym ja się zajmuję poza prowadzeniem tutaj tego kanału, chociaż to wszystko jest u mnie mocno powiązane, więc myślę, że jest to dość interesujące uzupełnienie, jeśli chcecie być jeszcze trochę bliżej z tym projektem Człowiek Absurdalny. A teraz do tematu kontrolowania swoich emocji. Dzisiejszy odcinek ma dwie przyczyny. Po pierwsze, no nie ukrywajmy, ten obecny rok mocno wystawia nas na próbę. Różne wydarzenia, z którymi musimy się mierzyć obecnie, testują naszą odporność na stres, naszą odporność emocjonalną, wywołują w nas też bardzo silne emocje, więc pomyślałem, że temat jest jak najbardziej na czasie, warto go poruszyć, warto go opracować. Ale po drugie, trafiła w moje ręce książka Zacznij myśleć jak mnich, Jaya Shettiego. I choć nie będę ukrywał, ja generalnie mam mocno sceptyczne podejście do wszelkich takich poradników. Trochę ich przeczytałem w życiu, z kilkoma się spotkałem i bardzo często one niestety, nawet jeżeli dobrze diagnozują jakiś problem, to później albo ślizgają się tylko mocno po powierzchni, no są płytkie, te rady są raczej takimi tanimi, magicznymi trikami, sposobami, które no niestety działają tylko na bardzo, bardzo płytkim poziomie. Ale nie ukrywam, zdarza mi się czasem pozytywnie zaskoczyć i takim pozytywnym zaskoczeniem była właśnie ta książka. Po pierwsze dlatego, że spotkałem się w niej z bardzo wieloma moimi własnymi przemyśleniami, do których ja dochodziłem latami, do różnych też praktyk, które są obecne w moim życiu, które tak naprawdę, których się nauczyłem, do których doszedłem przez, chociażby przez proces psychoterapii, kilku lat na niej spędzonych, przez różne książki takie filozoficzne, psychologiczne, które przeczytałem, różne inne moje osobiste doświadczenia, a oprócz tego dodała mi ona kilka nowych perspektyw, nowego spojrzenia, rozwinęła niektóre moje sposoby i strategie radzenia sobie z własnymi emocjami. Poza tym, co bardzo mi się spodobało, ujęła mnie tym ta książka, że wpisuje się dość mocno w taką moją egzystencjalną filozofię życia. Dlatego też postanowiłem dzisiejszy temat opracować właśnie na jej bazie. Będzie więc o tym, jak powinien funkcjonować, jak powinien działać taki dobrze panujący nad emocjami umysł. Również o tym, jak lepiej poznać samego siebie i lepiej zrozumieć swoje motywacje, bo to też jest bardzo ważny w tej całej kwestii wątek. Będzie trochę o takiej pracy w połączeniu ciała i umysłu i o, myślę, że bardzo praktycznych radach w tym obszarze oraz jak uwolnić się od pewnych takich rzeczy, które jednak ciągną nas mocno w stronę takiego chaosu i nieopanowania. Ja generalnie tych rad, tych wątków w samej książce jest jeszcze dużo, dużo więcej. Wybrałem te, które akurat mnie tak zaciekawiły najmocniej i najbardziej wydawały mi się łatwe, fajne do przekazania w materiale. Jeżeli jesteście zainteresowani, to link do książki jest w opisie. Serdecznie polecam, zobaczcie sobie, co ona zawiera. A teraz przejdźmy do pierwszego obszaru. Rozdział pierwszy. Umysł mnicha versus małpi rozum. Skąd w ogóle autor, Jay Shetty, czerpie swoją wiedzę, swoje przemyślenia? Otóż ma on interesującą historię życia, która jest też opisana nieźle w książce. Mianowicie
W młodym wieku, jeszcze w trakcie studiów, wstąpił on do hinduskiego klasztoru w Indiach, hinduskiego dokładnie ashramu, więc żył tam przez parę ładnych lat jako mnich i czerpał tą wiedzę, tą mądrość przekazywaną w tej kulturze właśnie hinduistycznej, w kulturze wschodu. I bardzo duży nacisk tam, jak możecie się domyślić, był kładziony właśnie na te elementy tego, jak opanować niejako swój umysł, jak zapanować nad funkcjonowaniem tych swoich emocji. Bardzo podoba mi się tam taka metafora, której używają właśnie Hindusi, że nasz umysł jest jak taki rydwan, do którego zaprzęgnięte jest 5 koni. Te 5 bardzo niespokojnych, niesfornych koni reprezentuje 5 zmysłów i one tak szarpią tym rydwanem, ciągną go, galopują w różne strony, w różne kierunki i to no, sprawia, że tak często bardzo jesteśmy pogubieni, że tak często odczuwamy tyle różnych trudnych emocji, nad którymi mamy problem zapanować. Autor barwnie taki roztargniony, wiecznie rozproszony, targany tymi przeróżnymi emocjami i zmysłami umysł, nazywa też takim małpim rozumem i stawia go w kontrze do funkcjonowania takiego bardzo skoncentrowanego, spokojnego umysłu mnicha. Różnice pomiędzy tymi dwoma stanami umysłu obrazuje on na przykład takimi opisami. Małpi rozum rozprasza się drobnostkami. Umysł mnicha jest zdyscyplinowany. Pierwszy szybko zaspokaja potrzeby, drugi skupia się na dalekosiężnych celach. Pierwszy szybko zmienia zdanie, drugi realizuje misję, wizję lub cel. Małpi rozum robi wszystko naraz. Umysł mnicha skupia się na każdej czynności z osobna. Małpi rozum zadowala się połowicznymi rozwiązaniami, kiedy umysł mnicha próbuje docierać do sedna problemu. W pierwszym rządzą złość, obawy i lęki. Drugi kontroluje energię i dobrze ją wykorzystuje. W małpim rozumie małpi rozum szuka przede wszystkim przyjemności. Umysł mnicha we wszystkim, i to mi się szczególnie podoba, we wszystkim szuka znaczenia. Ten niejako docelowy stan funkcjonowania naszego umysłu, do którego powinniśmy dążyć przez proces doskonalenia się, uczenia się obsługi niejako naszego rozumu, naszego umysłu, bardzo mi też przypomina taką myśl, którą nieraz tutaj już cytowałem na kanale z Erisha Fromma, którego zdaniem takie 3 najważniejsze cechy na drodze do osiągnięcia każdego rodzaju mistrzostwa to dyscyplina, koncentracja i cierpliwość. Mamy tutaj więc takie ciekawe, myślę, powiązania i podobieństwa pomiędzy tą myślą wschodu, myślą zachodu. No dobrze, ale teraz jak się znaleźć w tym miejscu z tym umysłem mnicha? Rozdział 2. Jak odkryć swoje prawdziwe motywacje? Dziś, jak chyba nigdy wcześniej, mimo fanatycznej pogoni za szczęściem, towarzyszy nam poczucie rozczarowania. Współczesna kultura i media karmią nas obrazami i wyobrażeniami o tym, kim i czym powinniśmy być, stawiając nam za przykład symbole sukcesu. Jednak sława, pieniądze, atrakcyjność czy seks nie są w stanie dać nam prawdziwej satysfakcji. Wciąż pragniemy więcej, zamykając się w błędnym kole frustracji, goryczy, niezadowolenia, bólu i wyczerpania. Kiedy przeczytałem ten fragment w książce, to z jednej strony pokiwałem głową, że tak, że rzeczywiście trochę tak to nasze życie, ta nasza tragikomiczna egzystencja wygląda, ale z drugiej strony od razu pomyślałem sobie, o nie, to będzie jedna z tych rad w stylu nie pragnij nic, uwolnij się od tych wszystkich swoich pragnień, z którą generalnie się nie zgadzam. Na całe szczęście książka idzie w zupełnie innym kierunku, mianowicie uczy ona przede wszystkim, że niesamowicie ważne jest zrozumieć, czego tak naprawdę pragniesz, jakie rzeczy, jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze. Shetty opisuje, że takim pierwszym celem, kiedy ktoś znajduje się w świątyni, w klasztorze tym hinduskim, jest uzyskanie, nauczenie się uzyskiwania wglądu w samego siebie. On nawet stwierdza, że medytacji celem takim nadrzędnym, o której też sporo pisze, jest właśnie, żeby uzyskać jak największą samoświadomość. I to jest na przykład też proces, do którego ja chociażby dochodziłem przez lata psychoterapii, przez zagłębianie się w teorię psychoanalizy, przez również trochę medytowania, które praktykowałem w swoim życiu. Ale teraz, dlaczego to zajrzenie jak najgłębiej w siebie, zrozumienie jak najlepiej siebie jest takie ważne od strony emocji, od strony, wydawałoby się, czegoś dużo bardziej powierzchownego, bo panowania nad emocjami? Otóż
Bardzo często nasze takie silne emocje, które powstają, których szczególnie nie możemy skontrolować, są wynikiem różnych wewnętrznych konfliktów, które mamy w sobie. Z jednej strony na przykład wyznajemy jakąś wartość, ale w codziennym życiu dążymy do czegoś trochę innego. I teraz będąc w tym takim stanie ciągłej sprzeczności, ciągłego rozkroku, takiego bazowego niepokoju, który my możemy odczuwać, który może nas prowadzić do różnych autosabotaży, no tym bardziej nie jesteśmy w stanie zapanować nad chociażby tymi nawet powierzchownymi objawami, jakimi są przeróżne emocje, które odczuwamy. Między innymi dlatego autor zachęca, żeby analizować często i pracować z taką listą swoich wartości, tego, co dla nas w życiu jest po prostu ważne. Co ciekawe, to jest rzecz, którą ja praktykuję już od dość dawna. Lubię sobie wypisać raz na jakiś czas, jakie są te moje najważniejsze wartości, co jest dla mnie rzeczywiście ważne w życiu, co jest takimi podstawami, fundamentami różnych moich motywacji, ale tutaj właśnie taka nowa, ciekawa rzecz, nowa perspektywa, którą wyłapałem w książce. Autor zasugerował, żeby przy każdej wartości, kiedy ją wypisujemy, zastanowić się i też wypisać, skąd ona pochodzi, jakby skąd ona się w nas wzięła. Czy to jest coś, co zaszczepili nam rodzice, szkoła? Być może, jeżeli tak zaczniemy analizować, pochodzi to trochę z kultury, w jakiej się otaczamy, od naszych znajomych. Jakie są rzeczywiste źródła, korzenie tego, co jest dla nas w życiu ważne? To, jak społeczeństwo wyobraża sobie szczęście, jest tak naprawdę poglądem wszystkich i nikogo jednocześnie. Bardzo spodobało mi się to zdanie, bo jest mocno zbieżne z moimi poglądami, że no jesteśmy niestety produktami naszego otoczenia, naszego środowiska. Nasze pragnienia też bardzo mocno pochodzą chociażby z całej machiny marketingu, w której cały czas uczestniczymy. Stąd też tak ciężko dojść do tych takich naszych najbardziej prawdziwych, najbliższych nam rzeczywistych wartości, tego, co rzeczywiście jest dla nas ważne. Co więcej, kolejny problem, jaki autor zauważa, z którym również mocno muszę się zgodzić, to to, że często mimo wszystko w naszym życiu postępujemy bardzo niespójnie i to też oczywiście wpływa na to, jak źle możemy funkcjonować emocjonalnie na cały dzień, jak źle się czuć psychicznie. I fajne takie ćwiczenia, które on sugeruje, żeby lepiej odkryć, gdzie są te niespójności, żeby lepiej odkryć, jak te nasze wartości, które przynajmniej deklarujemy, przekładają się na to nasze codzienne życie, jak to rzeczywiście zaobserwować, co jest takimi prawdziwymi motywami w naszej codzienności. Po pierwsze, zachęca on, żeby przeanalizować swój czas, swój kalendarz, rozpisać sobie kilka minionych dni, co robiliśmy w tych dniach, ile czasu poświęcaliśmy na jakieś czynności. Już z tego zaczynamy widzieć, czym rzeczywiście kierowaliśmy się, podejmując różne wybory. Inna fajna metoda, żeby mocno przeanalizować swoje zakupy, swoje wydatki z ostatnich tygodni, miesięcy i odrzucając to, co jest niezbędne do życia z tej listy, zobaczyć, na co przeznaczaliśmy na przykład jakieś ekstra pieniądze, ekstra wydatki, bo to też pokazuje, co finalnie było naszym wyborem i teraz jak to się ma, jak to się przekłada na nasze wartości. I kiedy już lepiej to sobie wszystko uświadomimy, kolejna jego zachęta to, żeby spróbować podejmować wiele różnych decyzji w naszym życiu, tych przed nami, w taki sposób dużo bardziej świadomy. Jak one odnoszą się do tych naszych wartości, do tego, co dochodząc, do czego doszliśmy, że to rzeczywiście jest dla nas najważniejsze, to są dla nas te takie fundamentalne wartości, czy rzeczywiście potrafimy postępować i wybierać zgodnie z nimi, czy jednak cały czas będziemy zauważać, że ciągną nas te takie inne, być może narzucone nam przez środowisko motywatory. A jak zauważa jeszcze autor, dzięki wartościom otaczamy się właściwymi ludźmi, podejmujemy słuszne decyzje zawodowe, lepiej wykorzystujemy czas i skupiamy się na tym, co rzeczywiście ma znaczenie. Ich brak sprawia natomiast, że się rozpraszamy. Rozdział trzeci. Ciało i umysł. Pozwólcie, że przeczytam Wam fajny fragment. Wtedy zauważyłem mniej więcej 10-letniego chłopca, który uczył grupę 5-latków. Sprawiał niesamowite wrażenie, był rezolutny i pewny siebie, niczym osoba dorosła. Co robisz? Zagadnąłem zaciekawiony. Właśnie skończyłem pierwszą lekcję, odparł i zaraz potem zapytał, czego ty się nauczyłeś pierwszego dnia w szkole? Alfabetu i liczby, odparłem. A oni? Tutaj najpierw uczymy się oddychać. Dlaczego? Zapytałem. Bo to jedyne, co towarzyszy nam stale, od momentu narodzin aż do śmierci. Przyjaciele, rodzina, kraj, w którym mieszkamy, to wszystko może się zmienić, a oddech jest z nami zawsze. Powiedział i po chwili dodał. Co się zmienia, kiedy się denerwujesz lub złościsz? Twój oddech. Każdej emocji towarzyszy zmiana oddechu. Jeśli nauczysz się go kontrolować, dasz sobie radę w każdej sytuacji. Przygotowując się do tego odcinka, zazwyczaj u mnie to tak wygląda, że jakiś pomysł zaczyna mi kiełkować, że jakimś tematem warto by się zająć i później zaczynam o nim myśleć i myśleć i myśleć. Też różne inspiracje wpadają mi po drodze. Więc zacząłem się zastanawiać, dlaczego taka umiejętność jak
panowanie nad emocjami, dobre jakby kontrolowanie emocji, to nauczenie się tej pewnej odporności emocjonalnej, nie jest czymś, czego gdziekolwiek w życiu tak naprawdę się w taki ustrukturyzowany sposób uczymy. Na przykład chodzimy do szkoły, uczymy się, wchłaniamy tam mnóstwo przeróżnej wiedzy, ale tego typu praktyk w ogóle się nas nie uczy. I to dość ciekawe, że trafiłem akurat na ten fragment w tej książce. Muszę przyznać, że zawsze w tych wielkich filozofiach, religiach wschodu podobało mi się ich takie praktyczne nastawienie na takie właśnie umiejętności związane niejako z jakością życia, z takim chwyceniem tego życia za rogi, lepszym jego kontrolowaniem. Jest to też mój troszeczkę zarzut do tych naszych religii zachodu, naszych religii, które mocno ukształtowały naszą kulturę i też oczywiście sposób nauczania. Bo z jednej strony mamy oczywiście całe systemy etyczne, mamy mnóstwo przykazań, nakazów, takich zaleceń, jak żyć dobrze, żeby no, z jednej strony przeżyć też w miarę szczęśliwe, dobre życie tutaj, no i oczywiście zasłużyć, powiedzmy, na życie gdzieś tam w przyszłości. Ale pomimo tych różnych właśnie nakazów, zakazów, często brakuje takich praktycznych rad, ale jak sobie poradzić w przeróżnych sytuacjach, żeby na przykład nie doszło do jakiegoś przestępstwa, czy też religijnie patrząc grzechu, żeby się nie zagmatwać, nie pogubić, brakuje jakby za dużo jest takiego oderwania od tu i teraz, od tej prawdy o tym, jak człowiek rzeczywiście funkcjonuje. I muszę przyznać, podziwiam to akurat w tej myśli wschodniej. I teraz praca z oddechem jest takim jednym z obszarów, który rzeczywiście no, dość łatwo możemy zauważyć. Jest bardzo powiązany z naszą emocjonalnością, z tym, jak się czujemy w danym momencie. Często ludzie nawet intuicyjnie, kiedy na przykład robimy się bardzo niespokojni, wystraszeni, bardzo się czegoś boimy, staramy się zapanować najpierw nad tym naszym oddechem, bo jak wiemy, nasze emocje mają wpływ na to, jak działa nasze ciało, ale też nasze ciało ma wpływ na to, jakie mamy emocje, w jaki sposób myślimy, więc to jest absolutnie ze sobą bardzo mocno sprzężone. Ja w ogóle mam takie bardzo interesujące doświadczenia z tym całym obszarem i te inne też wątki też dotyka między innymi książka. Nazwałbym to takiej pracy z ciałem. Mam z tym związaną taką jedną anegdotę, że kiedyś, kiedy przechodziłem taki no, dość ciężki okres w życiu, między innymi dlatego byłem wtedy na psychoterapii, mocno byłem przytłoczony różnymi ciężkimi emocjami, stresem, przeżyciami. Siedziałem na wykładzie, na jednym z wykładów, jeszcze podczas studiów psychologicznych i kiedy wychodziłem, a siedziałem dość daleko od prowadzącej, kiedy wychodziłem, prowadząca, pani profesor zatrzymała mnie i mówi do mnie, pan to teraz chyba przechodzi jakiś bardzo trudny okres. Byłem w ogóle w szoku, no raczej kobieta mnie nie zna, skąd w ogóle tego typu pomysł. Zapytałem, ale dlaczego, skąd takie wnioski? I ona powiedziała, bo ja widzę pana tam w tym 10. rzędzie, jak pan siedzi tam taki spięty, taki po prostu, ja widzę, jak panu musi być w tym momencie ciężko. To było bardzo, bardzo fascynujące odkrycie. Ta jej wiedza, ta jej spostrzegawczość i powiedziała mi, czy pan coś z tym robi? Ja powiedziałem, że no tak, no chodzę na psychoterapię. Na co ona stwierdziła, to jest za mało, i dała mi kontakt do takiej naprawdę świetnej fizjoterapeutki, osoby, która właśnie pracowała nad rozluźnianiem chociażby różnych partii mięśni, dawała przeróżne ćwiczenia. Udałem się do tej osoby i to był niesamowity jakościowy skok w moim życiu. Wiele z tych ćwiczeń, wiele z tych praktyk zostało ze mną do dzisiaj i rzeczywiście kiedykolwiek pracuję nad jakimiś, nie wiem, ciężkimi przeżyciami, ciężkimi emocjami w swoim życiu, to zawsze podchodzę do tego od strony takiej analizy, powiedzmy, intelektualnej, psychicznej. Staram się pracować nad tym od strony umysłowej, ale też zawsze wspieram się tym i pamiętam o tym, jak to kluczowe jest, żeby pracować od tej strony ciała, od tej strony tego obszaru fizycznego, bo to jest po prostu nierozerwalne, to są nierozerwalne naczynia połączone. W swojej książce Shetty daje dużo takich ciekawych właśnie praktycznych wskazówek, również w tych obszarach tej pracy nad ciałem razem z umysłem. Opisuje on też oczywiście techniki medytacyjne. Co ciekawe, aż 3, każdą na zakończenie takiego głównego rozdziału, bo książka składa się z takich głównych 3 dużych rozdziałów. Opisuje on medytację tak zwaną oddechową, ale też medytację, on to nazywa wizualizacyjną oraz związaną ze śpiewem. Ja muszę przyznać, że o ile oddechową znam i praktykuję, to tych dwóch pozostałych nawet specjalnie nie znałem. Jest to coś, co sam zamierzam w najbliższym czasie spróbować. No, opisywać więcej nie będę. Kto jest zainteresowany, tego odsyłam po te wskazówki praktyczne do książki. No dobrze, patrzę, że już gadam prawie 20 minut, więc wystarczy. Tych obszarów jest oczywiście poruszanych jeszcze dużo więcej w książce. Przypominam, dla zainteresowanych link do niej w opisie odcinka. Myślę, że
rozpoczęcie swojej pracy nad własną emocjonalnością od tych trzech obszarów, to już będzie bardzo duży krok. Trzymam za Was kciuki w nim, wytrzymajcie za mnie, bo ja też zawsze widzę, że jeszcze jest ogromne pole do usprawnień, do pracy nad sobą. Jestem bardzo ciekaw Waszych komentarzy i przemyśleń, jak Wy sobie radzicie z tą swoją odpornością emocjonalną, z tą kontrolą nad emocjami. Co myślicie o tych uwagach, pomysłach zawartych chociażby w książce? Może ktoś z Was już czytał i się też podzieli swoimi przemyśleniami. Zapraszam jeszcze raz na Instagram Człowiek Absurdalny. Zachęcam do subskrybowania, jeśli ktoś tu jest jakimś przypadkiem pierwszy raz i chciałby zostać. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.